Szanowni Państwo, od blisko dekady Sanok, ziemia sanocka nie mają swojego reprezentanta w parlamencie. Porównywalnej wielkości miasta, obszary o zbliżonym potencjale demograficznym, takie jak Jarosław, Przemyśl, Krosno czy Jasło, mają w każdej kadencji dwóch lub trzech reprezentantów w parlamencie, którzy zabiegają o interesy tych właśnie społeczności i tych regionów. Ale nadarzyła się niepowtarzalna okazja. Bardzo wysokie miejsce na liście PiS, które udało mi się uzyskać, daje bardzo dużą szansę na to, że będziemy mieli reprezentanta naszego regionu w parlamencie. Dlatego 25 października proszę Państwa o głos. tvpodkarpacie.pl W pielgrzymce członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości do Strachociny wzięły udział czołowe postacie tej partii z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Okolicznościowe słowo do zebranych wygłosił kustosz sanktuarium w Strachocinie, ksiądz prałat Józef Niżnik. W Polsce potrzebni są święci ludzie. Potrzebni są posłowie i senatorowie, którzy będą dążyć do świętości. Tylko oni z pomocą Boga potrafią uczynić Polskę ojczyzną wszystkich Polaków. Polski nie uczynią krajem bogatym i zasobnym karierowicze, kombinatorzy, oszuści czy złodzieje. Polsce nie pomogą niedowiarkowie, bezbożnicze czy cynicy. Polska nie zasłużyła na to, by nią rządzili ludzie, którzy jej nie kochają. Dziś trzeba głośno mówić, że ci, co nie zachowują się godnie, sprowadzają cierpienie na bliźnich, podeptali święte sakramenty, odwrócili się od biednych i pokrzywdzonych, nie dbali o pomyślność ojczyzny, nie powinno się ich prowokować. Ludzie, którzy w życiu prywatnym się gubią, czy potrafią dobrze służyć innym? Co do tego mam bardzo poważne wątpliwości. Świadomi tych zagrożeń przychodzimy do świętego Andrzeja, aby uprosił łaskę, by Bóg sam dał Polsce ludzi, którzy sprawując władzę będą zachowywać prawo Boże, stać po stronie ubogich, kierować się w życiu miłością i prawdą, sami będą wiarygodni, uczciwi, sprawiedliwi i dobrzy, po szanowaniu będą mieli to, co Polskę, zadbają o rozwój przemysłu i nowe miejsca pracy, kierować się będą zasadami wiary, moralności chrześcijańskiej, a nade wszystko, którzy dali się poznać w swoich środowiskach jako ludzie prawi. I o takich ludzi w Sejmie i Senacie się dzisiaj modlimy. Po modlitwie na Bobolówce przyszedł czas na spotkanie i rozmowy z mieszkańcami regionu. Tak, prawie, tak.
Proszę bardzo, proszę bardzo. Prawo, rzeczy prawo. Tylko podpis. Musimy to wyrobić. Kto się chce dziosiąść, porozmawiać, tutaj był. Staszek, to siedem. Dobry, witam. Same kamery będą. Ale proszę Państwa, ja chciałem porozmawiać tutaj z mieszkańcami. Z obywatelami stąd, a z kamerami nie. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Dobry. Wszystkiego najlepsze. Dziękuję. Muszę panu prezesowi powiedzieć, że mam prawnuka, który ma 3 lata. Jakby się pan... Tak, i jest piękny pana portret. A mój Kubuś mówi tak, jak pan patrzy na mnie, a to jest pan prezes PiSu Kaczyński, 3-latek powie, 3-latek, a inni mówią, już od małego go uczy, no tak, niech skąd małego. Te kapustę ugotowały. Kochamy pana i życzymy wyboru dobrego, żebyście zostali rządzili. Dziękuję. Cześć Boże. Cześć Boże. TV Podkarpacie.pl